right, put your hands up. We fly so high, we fly so high. Alright, let me take a break. Put your hands up. Are you ready? Siemano, witajcie, z tej strony Boluś i witam was bardzo serdecznie w FIFA 18 Ultimate Team. Skład El Variato na czele was wita. Mordeczki, pierwszy odcinek wprowadzający już był. Dzisiaj zaczynamy takim typowym odcinkiem z Ultimate'a, tak mniej więcej jak to by wyglądało, gdyby Ultimate został na kanale. Skład El Variato, czyli skład niemiecki, Bundesliga, jak widzicie, Borussia Dortmund musi być, jak i tu, tak i tu. No tak wiadomo, nie da się zrobić całej Borussii Dortmund, bo no nie od takiej formacji na pewno, ale też są jeszcze lepsi piłkarze, głównie obronę mi tutaj chodziło, jeszcze bramkarz pewnie Bürki się pojawi, choć na razie nie narzekam. Chłopy zbustowane, można by było jeszcze bramkarza zbustować, bo jak wiecie, cały czas się bawię z tymi paczuszkami brązowymi, więc tego wszystkiego, czekajcie, znajdę sobie bramkarza, bo mi gdzieś uciekł niepotrzebnie. Tutaj będzie, dobra. Można zbustować bramkarza, bo jak widzicie, tych brązowych rzeczy mam na pewno. Zawsze będziemy sobie coś otwierać, coś wam będę pokazywał, obgadywał. Za chwilkę sobie rozegramy mecz. Ogólnie już dzisiaj nagrywałem odcinek o 7.30, wstałem, całe szczęście. Próbowałem dla was coś nagrać, ale mordeczki nie wyszły. Mamy już 9.30, także 2 godziny mi zeszło. Patrzcie, jakie chłopy się sprzedały. Cały czas handluję oczywiście. Ale niestety nie udało się nagrać, ponieważ XSplit po nagraniu tak lagował, że to była głowa. Nie dość, że w grze, to później na nagraniu też to było strasznie widać. I później coś tam poszprałem, zaczął wyskakiwać błąd właśnie, że Origin sobie nie daje rady z XSplitem. Coś tam powyłączałem w Originie i tak nie dał rady, przerzuciłem się na OBS-a, poustawiałem wszystko i jak na razie jest ok. Squad Betters, zobaczcie, dosyć spoko mi idzie. Zostało jeszcze 16 godzin do aktualizacji, a 3 dni i 16 godzin do odświeżenia. Jak na razie jesteśmy złoto 2. Powiem wam, przynajmniej chciałbym dojść do elity, także będziemy sobie niebawem grać, bo sporo mi tutaj idzie, dlatego jak widzicie, mam dużo tych meczów rozegranych, nie cisnę w Ultimate'a zbytnio. Dzisiaj nawet zadanie dnia zaraz będę miał skończone, pozdro. A sobie tak grałem, bo tak. Później zrobimy jakieś asysty tygodniowe i wprowadzające mam ukończenie, dlatego tych paczek wszystkich było bardzo, bardzo dużo, mordeczki. Złote paczki, punkty FIFA Points mam z ostatniego openingu. Teraz jeszcze bardzo dużo mordy robiłem tych wyzwań, że składałem sobie brązowy skład. Trzeba tam mieć 40 grań, dostajemy srebrne karty w zamian za to. Srebrne wymieniam na złote zwykłe i złote zwykłe wymieniam na wyjątkowe. Wtedy dostaję dwie karty wyjątkowe, ale nie wymienne. No niestety na razie nie dropnęło nic sporego. Czekajcie, zobaczymy tego chłopa, bo ma dosyć dobre tempo. Nie ma sensu, biorę teraz naprawdę, uwierzcie, wszystkich do klubu. O, mam 3 cechy na treningu, zobaczcie, jeszcze 100 monet, także paczka się zwraca. Może, a wręcz na pewno, w następnych odcinkach wam mordy pokażę, jak powymieniamy sobie, tak, na pewno. Też niebawem Adaś już będzie miał FIFA, także będziemy sobie pykać na pewno sporo. Więc możecie już czekać na tę serię i właśnie dzisiaj, jak na pewno nie zapomnę, bo to seria 8 października, jak ostatnio pamiętacie, sama mi się FIFA wydała podczas meczu, oglądałem mecz, mówię, a wrzucę sobie film w tym czasie i nie zwróciłem uwagi, że je ustawiałem na publiczny niestety i się wydało, ale no nic tam złego nie wyszło, jak widzicie na chłopie chyba mam coś zarobione. Myślę, że przynajmniej za te 700 mogę wystawić, ponieważ jest to Meksykanin, a ostatnio gościu z Meksyku PP poszedł mi za 2500 brązowy, także nie narzekam o MLS, choć z MLS-u teraz nie schodzą, najlepiej chodzą srebrni piłkarze schodzą. Argentyna też dobrze schodziła, ostatnio prawy obrońca poszedł za 1,5. No tutaj niestety tylko dobrze się zapowiadało. Okej, to możemy sobie pozabierać. Kontrakty idą, powiem wam, wykorzystuję to, wiadomo, trochę zabawy więcej jest, ale warto, bo później naprawdę skład mam wyżyłowany, moim zdaniem. No pokażę wam później hopów, albo teraz wam od razu pokażę. FC Kambodża style. Liga angielska, co się pozmieniało? Hard na bramkę powędrował. Kościelnego kupiłem za 23 koła, to chyba najdroższy jak na razie mój nabytek. Oprócz Timo Wernera do niemieckiego składu. Jest Walcott,
Jest i Musa z nowości. Reszta tu tutaj chłopów znacie. No w Bundeslidze niestety przydałby się ktoś więcej. Oprócz właśnie Poulsena i Timo Wernera, chodzi tu o Aubameyanga i Lewandowskiego, ale chłopy to potomki Kasztelana i Wikinga, bo kosztują po 300, a drugi ponad pół bańki kosztuje, także powiem wam, nie jest ciekawie, ale na Timo nie narzekam, na Poulsena też, bo naprawdę robią zajebistą robotę, także bez zbędnego gadania mordy. Wcześniej fajny mecz mi się trafił, bo grałem o awans do Ligi 8, zdobyłem mistrzostwo. Mecz zajebisty, bo do 15 minuty było już 2-0, gościu prowadził Ronaldo wtedy, chyba z wypożyczenia, zasadził bramę nim, ale na początku drugiej połowy od razu dostał kolejną bramkę i przy 4-1 wyszedł, ale bez zbędnego gadania mordeczki, lecimy w mecz i gdy tylko mi kogoś znajdzie, to widzimy się ponownie. Szybko odnalazłem mi przeciwnika, za pierwszym. Dobra, zobaczmy co chłop w swoim składzie posiada i z kim będziemy musieli się zmierzyć. Jest to Liga Włoska, Benatia. Nie jest jakiś mega mocny skład. Choć tutaj Quaresma trzeba będzie uważać. Obstawiam, że LS też bardzo szybki, bo skądś chłopa kojarzę. Ale dobra, nie jest, mówię, nie jest jakoś mega mocny skład. Powinno się udać. Dobra, więc ciśniemy, kurczę, powiem wam, ostatnio tej kasy sporo udało mi się zarobić właśnie na takich turkach, przez te ważne mecze, na tym wszystkich, tam wiecie, Turcja jak z kimś grała, Holandia jak z kimś grała, piłkarze byli mega poczęci, że powinieneś na paczki złote i wszystko. Powiem wam, miałem brązowych to po 2,5 koła szli, dlatego tej kasy jest sporo, więc myślę, że warto by było teraz pokupować jakichś fajnych zawodników. Tylko, że jest duża przepaść, bo albo masz kogoś, za jakieś 2000, albo masz i Davi, 80 strzałów i właśnie to chodzi w kimś, kto jest środkowym pomocnikiem. Tu mi się jego statystyki podobają, po 80 pace'a i strzału, więc jest naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o tą pozycję i za tą cenę, bo kupiłem go za jakieś 1500. Dobra, mniejsza z tym. Teraz prawdopodobnie kto się pojawi kolejny w składzie, to będzie Sokratis z racji. Brawo, Gilavogi! Pojawi się właśnie Sokratis, dlatego że no albo za kogoś już trzeba dać 30 tysięcy, 40, a później jest za 100 tysięcy dopiero ktoś do kupienia. Fajne głowy naprawdę u kibiców. Ładny strzał. I Sokratis jest właśnie za 30 koła, bo teraz, żebym kogoś innego mógł kupić, to muszę parę 100 parę tysięcy zebrać. To jest dla mnie porażka jakaś. Powinno być to trochę bardziej unormowane, że średni zawodnicy chodzą sobie po jakieś paręnaście tysięcy, ale ci najlepsi nie aż tyle. A tutaj albo kupisz kogoś za 2000, albo naprawdę za bezcen. Dobra, teraz tylko dobrze przebić piłkę i rozprowadzić dobrą kontrę. Timo, tutaj dziwnie zbieg mi. Sędzia każe grać dalej. Dobra, na spokój. Musi uważać, rywal blisko. Bardzo mało ligi włoskiej spotykam. Dobra, pójdę za chłopem, a teraz cofnę. No właśnie, brawo omen. Serio dostał piłką go. Dobra, wiesz, bramkarz. Dobrze. Wyjdź na to skrzydło, żebym cię mógł tam zagrać. O to chodzi. Dobrze. Co my możemy tutaj zrobić? No dośrodkować raczej. Za... tu miało być do Poulsena. Naprawdę tutaj na chłopa nie mam co narzekać, bo no jedynie czego to overola mu brakuje. No i strzału, bo jeśli chodzi normalnie, to naprawdę bardzo ładnie uderza i jest słabo, bo tu będzie zgrywał do środka. Przytrzymaj go, brawo. Masz strzał 65, a chłop uderza czasami lepiej niż Lewandowski. Dobra, złap to na spokojnie. Będzie jakaś kontra? Dobra, możemy coś zrobić. Ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. Mogłem wyrzucić to z ręki jakoś do kogoś. Blisko już do bramki. Ale został tu długo na nogach, brawo, jedziemy.
Złe zagranie z mojej strony. Mogłem to troszeczkę inaczej rozegrać. Ale teraz trzeba uważać. Dobrze, brawo. Brawo. Blisko pole karne. I Timo jest. Pięknie to chłopaki zagrali. Pulsem. No i właśnie o tych strzałach mówiłem, że z nim często z jakiej pozycji nie uderzy, to ta piłka naprawdę wchodzi. To nie za rozluźnienie szyków. Jak to chłop. Zobaczcie, jaki stadion. Moich kibiców naprawdę sport. Cała drużyna się cieszy. Jakby to było... O, tutaj błąd jest taki, że gdy bramkarzem się wybiega podczas tego, gdy ci strzał, nawet jak będzie przy głowie leciało, przy rękach, bramkarz jak biegnie, on nie jest w stanie obronić. 20 minuta. No i teraz to tylko dobrze utrzymać. I będziemy mieli 3 punkty w lidze 8. Ojoj, tu jest błąd. Brawo, Łukasz. Jest faul, jest nasza piłeczka. Brawo. Szybciej. Takie piłki graj troszkę szybciej. Brawo. Już blisko pola karnego. Na drugi słupek, na drugi. Aj, za głęboko. Fajnie chciałem, bo widziałem, jak Timo tam wychodził. Kurde, fajnie, że jedziemy do Rosji, co? Tylko boli mnie to, że nasi mają duży problem. Mają jak na razie duży problem, bo no, taką grupę każdy powinien wygrać. Nie oszukujmy się, ale dzisiaj jak czytałem statystyki, to... kurczę, co to były za kluby? Nie kluby, tylko reprezentacje jakieś. Naprawdę bardzo słabe reprezentacje, które gdzieś tam w grupach swoich, na przykład w grupie z Włochami i Hiszpanią, robi się niebezpiecznie. Miały... Timo! Słupek! Miały mniej straconych bramek niż my, jako pierwsza drużyna w grupie. Ajajaj! Tutaj mamy naprawdę bardzo duży problem. Ofensywa naprawdę super się spisuje, znaczy Lewandowski. No nie, no chłopaka... No może być groźnie. Poulsen. Cudowny. Całe szczęście, bo to teraz troszkę inaczej wygląda niż na Euro. Pamiętacie, na Euro było obrona mega, napastnicy, cały tutaj przód ofensywny nie spisywał się tak jak powinien. Teraz jest na odwrót, tu się spisują dobrze, nie ma obrony. I to przez te ponad pół roku dość dobre musimy poprawić. Mam nadzieję, że się to uda. Szkoda, że tutaj Piszczek nie poszedł, ale choć będzie chyba nasza piłka. Oj nie. I tutaj naprawdę jest dużo do poprawienia, bo po meczu było widać, że Lewandowski jest zadowolony, mało kto był zadowolony. Nie powinno w ogóle być takiego czegoś, że prowadzimy 2-0 i znów odpuszczamy. Brawo Piszczek. Toprak. Szybciej troszeczkę. No właśnie teraz przez to, że jest ten pressing, takie pociąganie za koszulkę i w ogóle. Oby chłop nie umiał, dobra. Świetnie wyskoczyli w górę. Karim Belarabi. Belarabi idzie do kontry, niepotrzebnie. Nie wiem, myślałem, że jeszcze chwilę chłop poczeka tam. Nie wiem, czy nie będzie karnego, nie ma. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Wychodzą do kontrataku. Karim Belarabi. Pięknie mu to zagrał. Dobra, do Piszka na spokojnie. Oj, 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 oj. Ty, nie ma nikogo na bramce! Aj, za późno. Nie, mogłem się tutaj pokusić. Grabim. Timo dzisiaj nie widzę, naprawdę pół ceny przy każdym strzale. Wiecie? Oj, znów za głęboko, szkoda. Ole, chłopu musiało być ciepło teraz. Może by było 3-0. Łukasz Piszczek.
Łukasz Piszczek. Nie, tak, to by spalony by był. Źle, mój błąd, teraz trzeba troszkę podgonić, bo... Ale co, też cieszę, no, że Lewandowski wreszcie został królem strzelców. Całych eliminacji i udało się, żeby w ostatnim meczu właśnie Ronaldo nic nie strzelił. Co bardzo cieszy. No oczywiście, jak widzieliście statystyki, ja nigdy nie byłem kimś, kto utrzymuje się długo przy piłce. Lubiłem grać z kontry. I tak właśnie to jest, że zawsze przegrywam. No teraz to nie jest tak, że utrzymanie piłki dodaje nam wynik. No, w większości przypadków pomaga na pewno do wielu sytuacji. No i Timo. Oby chłop nie wychodził. No niestety, chłop będzie wychodził pewnie. Szkoda, ale naprawdę brawo. Werner. Asysta. I to naprawdę niezła bramka. Przeszedł. Porobił to, co chciał. Szkoda, że chłop wychodzi. Ale by się jeszcze pograło. Oj, czyż nie? Nie, zmiana. Zmiana. Tak czy nie? Nie wiem czemu. Dobra, mniejsza z tym. Dobrze, że nie wyszedł. Bo chcę rozegrać ten mecz do końca. Poszedł po brata może. Nie wiem. Nie mam pojęcia, już z takimi ludźmi grałem. Kto to był? Baje co? Ole, tu poszedł. Timo. Oj, Timo nie zdążył tu już. Chłop leży tam mój. Dobra, faul. Nie ma. Okej. Pobiegnę za tym, bo... O, dobrze pobiegłem, bo chciał pewnie podawać, ale odpuścił. Oj, biegnij za nim, bo tutaj może być nieciekawie, gościu. Graj. Będą szukać teraz okazji do kontry. Interesująco zapowiada się ta akcja. Mogę tam w drugą stronę pójść. Odpuścić sobie ten strzał. Choć teraz można się bawić przy takim wyniku. Mnie chłop poprzekładał teraz. Baniniang. Kurna, pierwszy raz słyszę w ogóle to nazwisko. Choć nigdy nie interesowałem się zbytnio mocno ligą włoską. Lekka podcinka. Szkoda. Tutaj nie wiem, czy lepszym by nie było podanie po ziemi. Brawo. Już blisko pola karnego. Nie wytrzymałem. Kurczę, myślałem, że ten obrońca do mnie wybiegnie. Wiecie, o co chodziło. Taka ala piękna podcinka nad nim. A jednak chłop odpuścił. No teraz zaczął tą drugą połowę, na pewno lepiej gra. Ale też i na razie nie mamy żadnych tam problemów większym bez tego. Nie doszło. Ja na pewno będę sobie jeszcze tutaj... Dawaj, górna piłka, brawa. Wow. Kto poszuka piłki za stadionem? Będą dośrodkowywać z rzutu rożnego. Pusem! Żeby kontry nie było, brawo. Strzał dostał za... Szansa! Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Właśnie muszę sprawdzić, jak tam Jarmolenko, jakie on ma tempo. Ale chyba właśnie tutaj tempem on nie błyszczy w FIFA. Jeszcze 20 minut. Owo Pulisic, ja miałem tempo, jest, ale jakoś chłop się nie pokazuje. Belarabi wszedł, naprawdę piękne asysty. I też Werner. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Belarabi. Zem pochwalił go. Fakt, że on jest prawonożny i on teraz tutaj lewą uderzył chyba. Niepotrzebnie. Chyba te koszulki wyprymują. Oko jeszcze mnie swędzi Saurona. Bramka.
Nie ma. No i tak byśmy mogli dograć ten mecz do końca. Na zero z tyłu. No, Timo się tutaj nie przepchnął. No tego właśnie brakuje, powiem wam troszeczkę, tym piłkarzom, którym mam. Nie wiem, co tu mój się zakręcił jak fidget spinnerem. Brakuje tego rozepchania się tak jak Lewandowski, to co posiada lewy. To w ogóle miało być walczenie już o piłkę, bo myślałem, że stracę, dlatego ten strzał, ale w ogóle bym był w szoku, jeżeli bramkarz miał jakieś tutaj problemy z tym. Ten strzał naprawdę nie był jakiś... Dobrze. Dobra. Powstrzymany strzał zawodnika z pola. I Darwin. No, mogą teraz skarcić rywali. Ach, już wydawało się, że upadnie. To miałoby dośrodkowanie. A on mi zaliczył to pod ślizg. Okej, okay, nie ma problemu. I teraz właśnie kupiłem sobie tego... Kościelnego na obronę i powiem wam, jest widać przy takich dobrych już obrońcach, tych dobrze znanych, widać ten pace na obronie, to co oni robią. No i niepotrzebna jakaś bramka. Ale chłop ma dzisiaj pecha, nie? Naprawdę w szoku jestem, mam też takie często mecze, że cisnę, strzelam, a tam nic nie ma. Belarabi, źle. Chociaż jeśli zdążysz stać, będzie chyba nasz out. Dokładnie. Dobre przejęcie na skrzydle. Nie wiem, dziwnie się strasznie obrócił. Teraz ten końcówka. Wiedziałem, że będziesz podawał. Ej, karny. A mnie przełożył, no ale chociaż trzeba się postarać teraz z karnym. No dziurę mi tu założył. Poszłem na raz i to jest niepotrzebne. Tu wreszcie przekonałem się w tej FIFA do Szmelcera. Doświadczenie jednak wygrało nad innymi obrońcami. Wow! Co za parada. Niczym Dudek potańczy na tej linii. Mamy 3-0 i o to chodzi, mamy 3 punkty, mamy 3-0. W następnych będę starał się, aby docinać jakieś najlepsze akcje, rozegrałem sobie po kilka meczów, a ja w tym odcinku wam mordeczki serdecznie dziękuję, jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę i do kolejnego odcineczka. Na razie mordeczki, trzymajcie się, cześć!